Cześć, witajcie, z tej strony Kuba Jan Kuba. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie, co znajduje się w głośniku Creative Movo 1C. Co prawda na stronie producenta możemy podejrzeć wnętrze głośnika, jednakże nie widać tu chociażby wzmacniacza ani akumulatora. Bardzo mi się w tym głośniku podoba, że możemy go rozebrać, a później złożyć bez jego uszkadzania. Jak możecie pamiętać, żadnego JBL-a, którego rozkręcałem na tym kanale, nie złożyłem już później do kupy. A dziś wyjątkowo po obejrzeniu tego głośnika od środka skręcimy go do takiego stanu jak teraz. A teraz bez zbędnego przedłużania sprawdźmy, co kryje się we wnętrzu Movo 1C. Zaczynamy od znalezienia najbardziej płaskiego śrubokręta, jaki posiadamy w warsztacie. Oczywiście musi być to śrubokręt płaski. Teraz delikatnie wkładamy go między obudowę głośnika a kratkę trzymającą głośnik i przekręcamy. Jak widzimy, kratka już odstaje. Teraz, żeby jej nie pogiąć, robimy tą samą operację na dole. Teraz po drugiej stronie. Jak widzimy, kratka zeszła i ona jest od tej strony matowa, a co ciekawe, od drugiej jest już błyszcząca. Teraz musimy odkręcić te cztery śruby. Z góry powiem wam, że są one dość mocno przykręcone. I pamiętajcie, że jak później będziecie to skręcać, musicie tu równie mocno przykręcić, aby wasz głośnik zachował swoją jakość dźwięku. Teraz górną część obudowy staramy się delikatnie podważyć z każdej strony. I jak widzicie, naszym oczom ukazuje się wzmacniacz głośnika. Do płytki podłączone są trzy wtyczki. Od akumulatora, od mikrofonu oraz od głośnika. Jak widzicie, wtyczki zostały zalane takim żółtym klejem. Żeby je wypiąć, musimy je delikatnie podważyć nożem. Teraz delikatnie wypinamy wszystkie wtyczki. Jak widzimy, nasza płytka nie jest już dodatkowo przykręcona do obudowy, więc teraz możemy ją delikatnie wyjąć. I teraz możemy zobaczyć, że membrana pasywna w tym głośniku jest tylko pokryta plastikiem, ponieważ w rzeczywistości wykonana jest ona z metalu. Co do akumulatora, producent nas tutaj nie oszukał, faktycznie jest 650 mAh. Przechodząc teraz do naszej płytki, jak widzicie, w tym miejscu znajduje się miejsce na slot na kartę microSD, jednakże występuje on tylko w Movo 2C. I jak widzicie, porty zostały tu odizolowane od reszty naszego głośnika po to, aby powietrze nie wylatywało przez nie, a działało na membranę pasywną. Po drugiej stronie głośnika znajdziemy diodę RGB oraz zwykłą diodę oraz moduł Bluetooth. Jak widzicie, w tym miejscu znajduje się taka kratka, która trzyma wszystkie przyciski do budowy naszego głośnika. Możemy ją teraz delikatnie podważyć i zdjąć. I teraz teoretycznie moglibyśmy te przyciski wyjąć, a jednakże nie będę tego robił, ponieważ są one tutaj przyklejone. Producent musiał tutaj rozwiązać w taki sposób, ponieważ głośnik jest wodoodporny. Co do samego głośniczka, jego moc wynosi 3 W, natomiast rezystancja 4 Ohmy. Co ciekawe, ten głośniczek jest identyczny do głośnika w JBL-u Go Plus. Dobra, a więc płytka wraca na swoje miejsce. Jeśli porty pasują do otworu, znaczy, że zamontowaliśmy płytkę prawidłowo. I teraz, jeśli skręcamy głośnik do kupy, ważne jest, aby najpierw włożyć wszystkie śrubki, a dopiero później włożyć ten przedni panel do obudowy. Teraz włączę na głośniku muzykę i zobaczcie, jak będzie zmieniała się jakość dźwięku podczas zamykania obudowy. I teraz ta membrana pasywna jest bardzo dobrym wyznacznikiem, czy dobrze zamknęliśmy głośnik. Jeśli podczas słuchania muzyki będzie się ona słabo ruszać, znaczy, że źle zamknęliśmy głośnik. Teraz pozostaje nam założyć kratkę maskującą i nasz głośnik jest złożony. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Napiszcie mi w komentarzach, jaki głośnik chcielibyście, abym rozebrał. Dodatkowo zapraszam was na naszą grupę na Facebooku Basownicy Kuby. Link znajdziecie oczywiście w opisie filmu. A na dziś to już wszystko, no i narka.